Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Sakramentalność małżeństwa w świetle słów Chrystusa. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 27 października 1982 roku. Tekst listu do Efezjan mówi o sakramentach Kościoła, w szczególności o chrzcie i eucharystii, ale mówi o nich w sposób tylko pośredni i poniekąd aluzyjny. Rozwijając analogię małżeństwa w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła, i tak czytamy naprzód, że Chrystus, który umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, dokonał tego, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo. Chodzi tu niewątpliwie o sakrament chrztu, tak jak z ustanowienia Chrystusa bywa on od początku udzielony tym, którzy się nawracają. Słowa przytoczone ukazują bardzo plastycznie, jak swe istotne znaczenie i moc sakramentalną. Czerpie chrzest z owej oblubieńczej miłości Odkupiciela, poprzez którą konstytuuje się przede wszystkim sakramentalność samego Kościoła. Sakramentum magnum. To samo można odnieść i do Eucharystii, na którą zdają się wskazywać dalsze słowa o żywieniu własnego ciała, które każdy człowiek żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Otóż Chrystus żywi Kościół swoim ciałem właśnie przez Eucharystię. Widać jednakże, że nie możemy mówić w jednym i drugim wypadku o bardziej rozbudowanej sakramentologii. Nie można o niej mówić także, gdy chodzi o sakrament małżeństwa, jako jeden z sakramentów Kościoła. List do Efezjan wyrażając oblubieńczy stosunek Chrystusa do Kościoła. pozwala zrozumieć, że sam Kościół dzięki temu jest wielkim sakramentem. Nowym znakiem przymierza i łaski, wyrastającym z głębin sakramentu odkupienia. Podobnie jak z głębin sakramentu stworzenia, wyłoniło się małżeństwo, najpierwotniejszy znak przymierza i łaski. Autor listu do Efezjan głosi, że ów najpierwotniejszy sakrament urzeczywistnia się w nowy sposób w sakramencie Chrystusa i Kościoła. Na tej też podstawie apostoł zwraca się w tymże samym klasycznym tekście z listu do Efezjan, do małżonków, ażeby wzajemnie sobie poddani w bojaźni Chrystusowej, kształtowali swe życie małżeńskie na gruncie sakramentu, ustanowionego na początku przez stwórcę, który w oblubieńczym przymierzu łaski Chrystusa i Kościoła, odnalazł swoją ostateczną wielkość i świętość. Chociaż więc list do Efezjan nie mówi wprost i bezpośrednio o małżeństwie jako jednym z sakramentów Kościoła, to jednak sakramentalność małżeństwa zostaje w nim w sposób szczególny potwierdzona i pogłębiona. W Wielkim Sakramencie Chrystusa i Kościoła małżonkowie chrześcijańscy są wezwani do kształtowania swego życia i powołania na sakramentalnym fundamencie. Po dokonanej analizie klasycznego tekstu z listu do Efezjan, który zaadresowany jest do małżonków chrześcijańskich, głosząc im wielką tajemnicę oblubieńczej miłości Chrystusa i Kościoła, wypada wrócić do owych znamiennych słów z Ewangelii, jakie wcześniej jeszcze poddaliśmy analizom, widząc w nich wypowiedzi kluczowe dla teologii ciała. Chrystus wypowiada owe słowa niejako z Bożej głębi odkupienia ciała. Wszystkie one mają podstawowe znaczenie dla człowieka właśnie o tyle, o ile jest on ciałem o ile jest mężczyzną lub kobietą. Mają znaczenie dla małżeństwa, w którym mężczyzna i kobieta łączą się ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem chociaż równocześnie słowa Chrystusa wskazują także na powołanie do bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego. Na każdej z tych dróg Odkupienie ciała jest nie tylko wielkim oczekiwaniem tych, którzy posiadają pierwsze dary ducha, ale także stałym źródłem nadziei, że stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Słowa Chrystusa wypowiedziane z Bożej głębi tajemnicy odkupienia odkupienia ciała niosą w sobie zaczyn tej właśnie nadziei. Otwierają jej perspektywę zarówno w wymiarze eschatologicznym, jak też w wymiarze dnia powszedniego. Słowa bowiem skierowane do bezpośrednich słuchaczy, zaadresowane zostały równocześnie do człowieka historycznego różnych czasów i miejsc. Właśnie ten człowiek, który posiadł pierwsze dary ducha, wzdycha oczekując odkupienia ciała. Na nim też skupia się kosmiczna nadzieja całego stworzenia. Które w nim, w człowieku, z upragnieniem oczekuje objawienia się synów bożych. Chrystus rozmawia z faryzeuszami, którzy pytają, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. Pytają zaś w taki sposób, gdyż prawo przypisywane Mojżeszowi dopuszczało tak zwany list rozwodowy. Odpowiedź Chrystusa brzmi, czy nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Jeśli zaś chodzi o list rozwodowy, Chrystus odpowiada tak. Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił Wam Mojżesz oddalać Wasze żony. Lecz od początku tak nie było powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Horyzont odkupienia ciała otwiera się w tych słowach, które są odpowiedzią na konkretne pytanie z dziedziny prawno-moralnej. Otwiera się przede wszystkim przez to, że Chrystus staje na gruncie owego sakramentu najpierwotniejszego. Które jego rozmówcy dziedziczą w sposób szczególny, skoro dziedziczą także objawienie tajemnicy stworzenia zawarte w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Równocześnie słowa te zawierają odpowiedź uniwersalną, skierowaną do człowieka historycznego, wszystkich czasów i miejsc. Skoro o małżeństwie i jego nierozerwalności orzekają, odwołując się do tego, kim jest człowiek. Jako mężczyzna i kobieta, kim stał się w sposób nieodwracalny poprzez fakt stworzenia go na obraz i podobieństwo Boga, kim nie przestaje być również po grzechu pierworodnym, chociaż ten pozbawił go pierwotnej niewinności i sprawiedliwości. Chrystus, który w odpowiedzi na pytanie faryzeuszów odwołuje się do początku, zdaje się w ten sposób szczególnie uwydatniać, że przemawia z głębi tajemnicy odkupienia, odkupienia ciała. Odkupienie oznacza bowiem poniekąd nowe stworzenie. Oznacza podjęcie wszystkiego, co stworzone, a żeby wyrazić w stworzeniu pełnię sprawiedliwości, godziwości i świętości zamierzonej przez Boga. Wyrazić te pełnie przede wszystkim w człowieku, stworzonym. Jako mężczyzna i kobieta na podobieństwo Boga, Poprzez pryzmat słów Chrystusa wypowiedzianych do faryzeuszów na temat tego, czym było małżeństwo od początku, odczytujemy również klasyczny tekst listu do Efezjan jako świadectwo sakramentalności małżeństwa na gruncie wielkiej tajemnicy Chrystusa i Kościoła. adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sic ut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis de vita Udemo nostri vittimi, dei vittori nostri, e tre nostri duca in tentazione, se liberano samma.